Siemanko. Tutaj mówiliście, że nie wiadomo jak zbierać te spell pointy i to są po pierwsze skill pointy i Art Optimizer, jak działa. Dobra, my sobie grę włączamy, TT Master. Tutaj mamy ile mamy plusie. I teraz tak, klikamy sobie te skill pointy, skill point follower, skills, lecimy na clanshipa i tu jest wytłumaczone na przykład pierwsza umiejętność increase, czyli ile nam wzrośnie, czyli o 0, kosztuje nas 102 punkty, więc bez sensu to w ogóle wykorzystywać. Tutaj increase 1 kosztuje 6 na pomarańczowo, czyli da nam to coś dobrego, ale to kosztuje strasznie dużo. Tutaj increase minus 3, czyli tracimy 3 skill pointy, kosztuje nas 107 punktów. Na chwilę obecną nie mam nic na zielono, bo nie mam w ogóle skill pointów, ale jak wzrośnie mi max stage, to no to wszystko będzie działało. No także myślę, że to wszystko. Ewentualnie jeszcze ten equipment, wchodzimy sobie po kolei co mamy, pokazuje nam na przykład armor. Wyposażone mam tutaj to, daje mi efekt 2,58 do 7 potęgi, czyli o dwukrotnie lepiej niż ten drugi przedmiot. To samo tutaj z aurą. To wszystko po kolei. Jeśli chodzi o artefakty, wchodzimy sobie w Art Optimizer. Jak będziemy mieli prestiż zrobiony, tutaj będzie po kolei wpisywało, co mamy. Tutaj mamy 905 leveli w Royal Plus. I tyle, i po kolei wszystko wbijamy, robimy sobie update po każdym dniu i wszystko. Także ja wracam do gry. No i tyle.